Cześć, tu Ernest. Dzisiaj o 15 wychodzi kolejna porcja wyzwań oraz prawdopodobnie wyzwania, za które otrzymam legendarnego skina za darmo. W tym filmiku powiem wam co i jak, ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic nie stanie. Ale jesteśmy już blisko 300 tysięcy subskrypcji i będę wam bardzo wdzięczny za pomoc. Na początek mała uwaga. Nie wiadomo, czy wyzwania, za które będzie skin nowego przybysza, wyjdą dzisiaj. Jeśli nie wyjdą dzisiaj o 15, to wyjdą w czwartek za tydzień. Tak czy siak, chcę o nich dzisiaj wspomnieć. Okej, a więc dzisiaj wyjdzie nowa misja nieokresowa i będzie się ona skupiała na grze w drużynie. Do tej misji będzie się potrzebować jakiegoś znajomego w lobby. Za zadanie będziemy mieli podnieść naszego znajomego, odrodzić go, użyć panelu skokowego na dół lub oddziałach i tak dalej. To są wyzwania, do których najzwyczajniej potrzeba jakiegoś znajomego. Albo randoma, który was doda do znajomych i pomoże w wyzwaniach. Niestety nie mam za bardzo jak wam pomóc w przypadku tych wyzwań, ponieważ w większości polegają one tylko i wyłącznie na współpracy znajomych. Pamiętajcie, aby używać funkcji pomocy ekipy, aby szybko wykonać wszystkie wyzwania bez potrzeby powtarzania ich. Mogę wyjaśnić niektóre z wyzwań. Jedno z nich rozkazuje nam pogłaskać zwierzaka, członka z drużyny. Wystarczy, że ktoś z waszych znajomych w drużynie założy jako plecak dowolnego zwierzaka. Po wejściu do gry wystarczy go pogłaskać, klikając przycisk do interakcji. To ten sam, którym otwiera się na przykład skrzynkę. Inne wyzwanie polega na oznaczeniu przedmiotów o klasach niepospolitej, rzadkiej i epickiej. Kolory tych klas to zielony, niebieski i fioletowy. Wystarczy, że klikniecie przycisk do oznaczania przedmiotów na dowolne 3 przedmioty w tych klasach. Przypominam, aby używać pomocy ekipy w wyzwaniach. Serio, to naprawdę wam ułatwi robotę, jeśli gracie ze znajomym. Do wyzwań, które rozkazują nam użyć fontan obfitości czy launchpada, bardzo polecam sklepową sedybę. Tam możecie znaleźć mnóstwo takich przedmiotów, niszcząc generatory zębiaków. Przejdźmy do wyzwań sekretnego skina za wyzwania. Szczerze mówiąc, to wyzwania tego skina będą bardzo łatwe. Za zadanie będziemy mieli otworzyć skrzynki, wyeliminować przeciwników i tym podobne w strefach szczeliny. Strefy szczeliny to miejsca pod wyrwami na niebie. Łatwo jest je rozpoznać. Każda strefa szczeliny znajduje się pod ogromną kopułą. Do wyboru macie lepki lasek, sklepową sadybę czy mokry odpoczynek. Te wyzwania można wykonać w dowolnej strefie szczeliny i są naprawdę łatwe. Może poza wyzwaniem, które polega na zniszczeniu 10 struktur złomo szczeliną. Jest ona najzwyczajniej trochę rzadka. Polecam do tego wyzwania oczywiście na parzankę. Nieco nietypowe są chyba tylko dwa wyzwania. Jedno z nich rozkazuje nam skonsumować błędne przedmioty. Błędne przedmioty znajdziecie tylko i wyłącznie w tym miejscu na mapie. Błędne przedmioty to takie, które co chwilę zmieniają się w coś innego. Ostatnie wyzwanie w misji sekretnego skina brzmi następująco. Dotknij wielkiego świecącego sześcianu, wejdź do szczeliny nad zalewem zdobyczy i przeszukaj kapsułę do lądowania. Wielki świecący sześcian to oczywiście Kevin. Wystarczy wejść do wiru i wlecieć w Kevina. Szczelina nad zalewem zdobyczy jest tutaj. Wystarczy wejść w tą ogromną bilę. Kapsuła do lądowania za to skrywa się w meteorze nad stałym składem. Oto i ona. Trzeba będzie ją przeszukać jak skrzynkę. Poza tym w tym tygodniu za wyzwanie okresowe do odblokowania będzie taki oto ekran wczytywania. A co za tym idzie, do zebrania będzie sekretna gwiazdka. To oto niewyraźny graffiti zdradza nam, że gwiazdki będzie trzeba szukać w restauracji Taco. Jest ona oczywiście w lepkim lasku. Dzięki GamerHexowi z YouTube'a dowiedziałem się, że gwiazdka będzie skrywała się w dokładnie tym miejscu, wśród miejsc dla klientów restauracji. Pamiętajcie, że gwiazdka pojawi się dopiero po odblokowaniu ekranu wczytywania za wyzwanie okresowe w tym tygodniu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boisie bojowym.